Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, zapraszam na informację dnia. Nie milkną echa po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Podczas tego spotkania prezes PiS przedstawił postulaty zmian w kluczowych obszarach sprawiedliwości. Czy zostaną one uwzględnione? Dowiemy się już w poniedziałek. Tego dnia prezydent Andrzej Duda ma przedstawić swoje projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prace są już na ukończeniu, informuje rzecznik prezydenta Krzysztof Ławpiński. Wczoraj prezydent Andrzej Duda z prezesem Jarosławem Kaczyńskim spotkali się w Belwederze. Rozmowa trwała prawie półtorej godziny. Było to już drugie spotkanie polityków dotyczące reformy sądownictwa. Sądzę, że po prostu prędzej czy później, mam nadzieję, że szybko dojdziemy do porozumienia. Droga do porozumienia jest otwarta. I nie wydaje się, żeby to była droga jakaś szczególnie trudna do przebycia. Tak prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ocenił spotkanie z prezydentem. PiS liczy, że prezydenckie projekty ustaw uwzględnią ich postulaty, które wprowadzają realną reformę wymiaru sprawiedliwości, tłumaczy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Nigdy tego nie ukrywaliśmy, żeby móc mówić o tym, że polskie sądy zostały zreformowane. Również trzeba uwzględnić tutaj ten element personalny. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zaznaczył, że propozycje są jeszcze analizowane przez prezydenta i przez prawników. Prace, jak powiedział, są już na ukończeniu. Prezydent, wetując ustawy, powiedział, co w tamtych ustawach mu się nie podobało, więc podejrzewam, że te zapisy, które prezydent wtedy krytykował, w jego ustawach się nie znajdą. W lipcu prezydent Andrzej Duda zawetował 2 z 3 ustaw reformujących funkcjonowanie sądownictwa. Jednym z powodów miały być zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości przy wyborze członków KRS-u i Sądu Najwyższego. Wetując ustawy, prezydent zaznaczył jednak, że reformę wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego, uważa za niezbędną. Prezydenckie weta opozycja potraktowała jako własne zwycięstwo. Teraz poseł Andrzej Halicki z PO liczy na wydłużenie prac nad reformą sądownictwa. Liczę, że poniedziałek nie zamknie tego okresu konsultacyjnego, że to pewien etap, zamknięcie pierwszego etapu, czyli doprowadzenie do propozycji prezydenckich. Część opozycji straszy, że zmiany w prezydenckich projektach ustaw będą niewielkie w porównaniu do tego, co proponowało PiS. Należy się trochę obawiać, jak te projekty ostatecznie będą wyglądać. Reforma Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa to, jak wskazuje poseł Andrzej Długi, początek głębokiej reformy sprawiedliwości, której bez wątpienia potrzebuje Polska. Ja często mówię o tej rybie, która się przyje od głowy. Jeżeli cała ryba jest zepsuta, to wypada głowy niewiele daje. Na pełną reformę wymiaru sprawiedliwości bardzo mocno liczy także premier Beata Szydło. Jeżeli nie przeprowadzimy reformy wymiaru sprawiedliwości do końca tej kadencji, to dokonamy, to będzie to wielkie zaniechanie. Swoje projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Rady Sądownictwa prezydent przedstawi w najbliższy poniedziałek. O rodzinach wielodzietnych kiedyś nie mówiło się w ogóle, albo mówiło się tylko źle. Teraz jest inaczej. Dla obecnie rządzących polityka prorodzinna jest priorytetem. Od ponad roku działa program Rodzina 500+. W planach są już kolejne projekty. Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano rodziny wielodzietne. Ulicami Poznania przeszedł z kolei tzw. Marsz Równości, wspierany przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Kamil Lawęcka-Nijak jest matką 7 dzieci. Najmłodszy Staś ma dopiero 8 miesięcy. Najstarsza Natalia 21 lat. Bycie tak zwaną pełnoetatową mamą to nie lada wyzwanie. Problemów zawsze jest sporo, bo tyle ile jest dzieci, tyle jest, że tak powiem, na co dzień mnóstwo obowiązków, wyzwań. Trudno tak do końca wszystko zaplanować, bo po prostu to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Ida Sommerfeld ma 6 pociech. Najstarsze dziecko ma 16 lat, najmłodsze 4 miesiące. Jak przyznaje macierzyństwo, daje jej wiele satysfakcji. Ja mam 6 dzieci. Jesteśmy normalną rodziną, ze wszystkimi trudami z tym związanymi, ale też przede wszystkim z radościami. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu uhonorowano rodziny wielodzietne. Nie ma specjalnych kryteriów, przede wszystkim są to
pełne rodziny, bardzo dobrze działające dla społeczeństwa. Mówi Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolska. Oprócz promocji rodzin wielodzietnych w Urzędzie Wojewódzkim rozstrzygnięto też tegoroczną edycję konkursu Ja i moja rodzina. W konkursie wzięło udział blisko 2000 dzieci. Natalka narysowała swoją rodzinę świecącymi kredkami. Narysowałam mamę, tatę, Adama i siebie i gramy w piłkę. Nieco inaczej na rodzinę patrzą uczestnicy tak zwanego Marszu Równości. Aktywistów z ruchu LGBT od lat wspiera prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dziś po raz kolejny pojawił się on na happeningu. Dodatkowo w stolicy Wielkopolski wywieszono kilkaset tęczowych flag, symboli dewiacyjnych związków homoseksualnych. Tymczasem niedawno w rocznicę porozumień sierpniowych Solidarność nie dostała zgody na wywieszenie swoich flag. W mojej ocenie Jacek Jaśkowiak jest prezydentem nierówności, dlatego że nie traktuje wszystkich w sposób równy. Mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jaśkowiak od początku swojej prezydentury swoimi decyzjami mocno podzielił poznaniaków. Wielu mieszkańców krytykuje go za aktywne wspieranie Komitetu Obrony Demokracji, promocję gender i środowiska LGBT. Poznaniacy wypominają prezydentowi też brak obecności na ważnych uroczystościach patriotycznych, takich jak chociażby obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Jacek Jaśkowiak od początku kadencji buduje swoją pozycję polityczną na sporach ideologicznych. Został wybrany jako osoba, która ma usprawnić zarządzanie miastem, poprawić komfort życia mieszkańców. Tak się nie dzieje. Są coraz dłuższe korki, coraz więcej wykopów w mieście. Udało nam się ustalić, że ostentacyjne wspieranie dewiacji przez Jaśkowiaka nie podoba się nawet wielu działaczom PO. Mimo to oficjalnie nikt nie chce tego przyznać. W tym roku jesień nas nie rozpieszcza. Intensywnymi opadami deszczu zmagają się mieszkańcy południowej Polski. Najgorsza sytuacja panuje w województwach małopolskim i śląskim. Tylko dziś straż pożarna interweniowała tam 150 razy. W województwach małopolskim i śląskim obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia oraz ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. W Małopolsce pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w około 20 gminach, w tym w Krakowie. Z powodu intensywnych opadów deszczu kanalizacja w wielu miejscach przestała odprowadzać wodę. Na ulicach utworzyły się kałuże. Dużo budynków, piwnic oraz dróg zagrożonych jest podtopieniami. Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło magazyn przeciwpowodziowy na wypadek konieczności pomocy mieszkańcom. Znajdują się w nim między innymi piasek, worki i pompy. Z powodu wysokiego stanu Wisły w Krakowie zamknięte zostały dwa tunele. Niebezpiecznie rośnie poziom nie tylko Wisły, ale także Skawy, Raby, Dunajca, Ropy. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że w związku z przemieszczeniem się fali wezbraniowej Wisła na wodowskazie Bielany w ciągu najbliższej doby może przekroczyć stan alarmowy. Groźna sytuacja panuje także w województwie śląskim. Tylko dziś strażacy interweniowali tam 60 razy, zajmując się głównie wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i posesji, udrażnianiem mostków i przepustów. Najwięcej pracy strażacy mieli w Bielsku Białej, Cieszynie, Żywcu i Pszczynie. Przekroczone stany alarmowe zanotowano na Wiśle w Bieruniu Nowym i Goczałkowicach, na Pszczynce w miejscowości Mizerów Borki i na Brynicy w Brynicy. Intensywne opady deszczu pojawiły się w ostatnich dniach również w centralnej i północnej części kraju. Do podtopień doszło między innymi w Warszawie i Elblągu. Zakończył się Narodowy Kongres Trzeźwości organizowany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziś prelegenci podjęli m.in. tematy relacji więzi rodzinnych oraz społecznych jako podstawowych elementów w wychowaniu do trzeźwości. Profilaktyka wobec rodziców, jaka rodzina szkołą trzeźwości i jakie relacje w rodzinie umacniają trzeźwość. To tylko niektóre z tematów, jakie przedstawili prelegenci podczas ostatniego dnia Narodowego Kongresu Trzeźwości. Profesor Maria Ryś wyjaśnia, że przed wpadnięciem w nauk alkoholizmu może ochronić jedynie rodzina dobra, kochająca się, czyli taka, która daje człowiekowi korzenie i skrzydła. Korzenie to jest zakotwiczenie w najważniejszych wartościach, to jest ten dom na skalę. Korzenie to jest to, co powoduje, że mamy świadomość ciągłości, mamy świadomość pewnych wartości, że jesteśmy przekonani, że zaraz o papieżu będzie gadała, bo ciągłości.
jak tam żadnej ciągłości nie było. 25.03. Tak jak rodzice powinni wychowywać i przygotowywać swoje dzieci do życia w trzeźwości, tak władze samorządowe powinny dbać o kulturę spożywania alkoholu przez lokalną społeczność. Jednym z przykładów miast, które to czynią, jest Łomża. Mówi zastępca prezydenta tego miasta Agnieszka Muzyk. Udało nam się wprowadzić w tym roku Dni Miasta i w ogóle wszystkie imprezy, które są prowadzone, organizowane przez miasto Łomża bez udziału firm, które dają środki finansowe na tak zwane sponsorowanie imprez miejskich. Czyli Dni Miasta i wszelkie imprezy, które odbywają się, które są organizowane przez władze miasta Łomży, przez miasto Łomża, odbywają się bez firm, które produkują lub handlują napojami alkoholowymi. W kongresie wzięło udział wiele osób, których jednym z celów w życiu jest abstynencja i którym na sercu leżą problemy wielu alkoholików. Uważam, że trzeźwość jest bardzo ważna dla naszego społeczeństwa, bo ludzie bardzo dużo piją, za dużo piją, a szczególnie to zauważam wśród młodzieży. Pić nie dużo, to nic dużego, ale nie pić wcale, to dopiero coś, ale na to trzeba chłopa, który nie daje sobie manipulować, jest wolnym człowiekiem, do rady se zabronić, do rady se nakozać. A jak już nie potrafi, to już jest niewolnik, to już jest biedny. Jutro obchodzimy Niedzielę Modlitw o Trzeźwość Narodu. W kościołach w całej Polsce będziemy modlili się o zaprzestanie nadużywania alkoholu przez ludzi mieszkających w naszej ojczyźnie, a także wynagradzali za grzechy pijaństwa i wszystkie grzechy z nim związane. Planowane na 1 października referendum niepodległościowe w Katalonii prawdopodobnie się nie odbędzie. Rząd Hiszpanii wszczął śledztwo w sprawie finansowania tego plebiscytu. Sprawdzane są m.in. firmy, które wspierają jego kampanię. Według Trybunału Konstytucyjnego referendum jest nielegalne. Na ulicach Barcelony wrze. Wielotysięczne manifestacje to sprzeciw wobec działań hiszpańskich organów ścigania. Chodzi o przeszukania w budynkach rządu Katalonii. Madryt wszczął śledztwo dotyczące finansowania referendum niepodległościowego. Aresztowano 14 wysokiej rangi katalońskich urzędników. Rząd w Madrycie podejrzewa, że plebiscyt jest finansowany z nielegalnych źródeł. Kontrolowane są firmy, które wspierają kampanię. Legalność plebiscytu podważył także hiszpański Trybunał Konstytucyjny. Nielegalny projekt nie ma przyszłości, nie ma miejsca w demokratycznym państwie i prawie takie jak nasze. Nie ma żadnego międzynarodowego wsparcia, nie ma żadnej ochrony prawnej, a przede wszystkim nie ma poparcia większości katalończyków. Rząd w Madrycie przejął kontrolę nad finansami katalońskiej administracji. Władze tej autonomicznej wspólnoty mówią wprost o autorytarnych działaniach Madrytu i zapowiadają, że nie ustąpią. Referendum odbędzie się zgodnie z planem 1 października. Proszę ludzi, aby nadal bronili referendum do 1 października z takim samym entuzjazmem, uczciwością i stanowczością, z jakimi do tej pory to czynili. Jeśli wszyscy będziemy zjednoczeni, jeśli wszyscy będziemy nadal działali z takim samym przekonaniem i z tym samym duchem obywatelskim, jestem całkowicie pewien, że wygramy wyzwanie stawiane przez państwo autorytarne. Hiszpańskie media donoszą, że Madryt, który przejął już między innymi około 10 milionów kart do głosowania, planuje zablokowanie referendum w Katalonii poprzez konfiskatę urn oraz wyłączenie prądu w lokalach wyborczych. Trudne relacje hiszpańsko-katalońskie nie są rzeczą nową, wskazuje politolog Szymon Płoński. Relacje katalońsko-hiszpańskie, możemy powiedzieć, że one cofają nas do 1714 roku, kiedy to Katalonia weszła w skład korony hiszpańskiej. Dlatego to jest wielowiekowy konflikt, który tlił się pod powierzchnią i w latach na przykład 50., 60., 70. on gdzieś był, on gdzieś istniał w mentalności ludzi, natomiast on był przykryty rywalizacją wschód-zachód, tak? Stany Zjednoczone, NATO kontra Układ Warszawski. Dlatego on nie był widziany w zasadzie do lat 90. Współczesne separatyzmy oprócz odniesień kulturowych mają jeszcze odniesienia ekonomiczne. Takie regiony jak Szkocja, Katalonia, północne Włochy uważają się za bogate z powodu dużych zasobów surowcowych lub rozwiniętego przemysłu i nie chcą utrzymywać biedniejszych prowincji. To zawsze jest argument, który jest podkreślany, gdy w jakiejś części geograficznej któregoś z krajów zaczyna przynajmniej u części obywateli występować poczucie pokrzywdzenia, tak? Zawsze podnosi się głos, że gdybyśmy sami decydowali o
o sobie, że gdybyśmy mieli pełnię władzy w naszych rękach, nie musieli płacić kosztu na rząd centralny, ponosić finansowania innych regionów, to żyłoby się nam zdecydowanie lepiej. Mówi politolog Jarosław Komorniczak. Europejskie separatyzmy będą się nasilać. Ewentualne rozbicie państw narodowych na mniejsze podmioty zmieni oblicze naszego kontynentu. W Holandii coraz więcej ludzi jest zabijanych drogą eutanazji. O sprawie pisze portal Human Life International. Przed 15 laty Holandia zalegalizowała tzw. eutanazję i wspomagane samobójstwa. Z danych zawartych w raporcie Komisji do Spraw Eutanazji wynika, że od czasu legalizacji stale rośnie liczba zainteresowanych tzw. śmiercią na życzenie. Codziennie procedurze odebrania życia w asyście lekarza poddaje się około 20 osób. Prawie 5% przypadków zgonów w Holandii to śmierć wskutek eutanazji. Nowelizacja, która weszła w życie w 2016 roku, poszerzyła grono osób, które mogą skorzystać z tzw. prawa do godnej śmierci. Dostęp do eutanazji mają już ludzie cierpiący z powodu samotności lub bolesnej straty, ograniczonej zdolności do poruszania, a nawet niedołężności związanej z podeszłym wiekiem. Świat zachodni, za dużo się ruszali, za dużo znajomych mieli do plotkarstwa. Eugenika, czyli życie niegodne przeżycia, taka klasyfikacja, która jest w społeczeństwie, się po prostu utrwala. I już się nie leczy bólu, nie rozmawia się z ludźmi, nie wyjaśnia im się podstawowej rzeczy, nie uwzględnia się lęku pacjenta, który jest chory, tylko po prostu można go uśpić. I w tym momencie to wpływa na całe społeczeństwo. Mówi Ewa Kowalewska z Human Life International Polska i przytacza smutną historię z Holandii. Znam rodziny, bo mam przyjaciół w Holandii, gdzie cała rodzina się poróżniła, ponieważ ojciec został poddany eutanazji. Część dzieci mówiła, w żadnym wypadku, ojciec sobie tego nie życzył. Myśmy się starali pomóc mu jak tylko, kiedy był chory. Ale druga część powiedziała, czemu nie, i wyraziła zgodę. Konflikt w rodzinie jest tak głęboki i tak silne są animozje i tak wielkie wyrzuty sumienia, że to rozbija całkowicie jedność tej rodziny, rozbija jedność społeczeństwa. Holendrzy ze strachu wyjeżdżają do Niemiec. Ludzie się po prostu boją pójść do szpitala. Wyjeżdżają do Niemiec, tam kupują sobie mieszkania, bo to stosunkowo blisko, bo wiedzą, że jak na razie, to ich tam do szpitala po to, żeby ich uśpić w cudzysłowie, nie wyślą. Przewodniczący Holenderskiej Komisji do Spraw Etyki Medycznej, ksiądz kardynał Willem Eijk, stwierdził, że wzrastająca liczba psychicznie chorych lub cierpiących na demencję pacjentów poddających się eutanazji odzwierciedla wcześniejsze obawy Kościoła. W jednym z artykułów ksiądz kardynał oskarżył Komisję do Spraw Eutanazji o potajemne uśmiercanie osób ubezwłasnowolnionych. W swoim oświadczeniu stwierdził, że odbieranie życia bez zgody pacjenta rozpoczęło się wtedy, kiedy zalegalizowano eutanazję upośledzonych noworodków, między innymi z rozszczepieniem kręgosłupa. Armia iracka odbiła z rąk tzw. państwa islamskiego miasto Ana w zachodniej części prowincji Anbar. Siły irackie zdobyły także kolejne tereny w ramach ofensywy w dystrykcie Hawidża w prowincji Kirkuk. Plan, który zakładał aż 3 tygodnie walk o miasto Ana, udało się zrealizować w jeden dzień. Jego zdobycie jest kolejnym sukcesem irackiej armii. Jeszcze tydzień temu wojsko odbiło strategiczne miasteczko Akasztat w tej prowincji. Dzięki Bogu, że udało nam się oswobodzić Akasztat, a działania w zachodniej części prowincji Anbar idą po naszej myśli. Teraz czas na ziemię na północ od Zab i tereny wokół Hawii, by w pełni oswobodzić zachodnią część Kirkuku i wypędzić państwo islamskie. Dziś armia iracka kontynuuje trzeci dzień ofensywy przeciwko tzw. państwu islamskiemu w dystrykcie Hawidża w zachodniej części prowincji Kirkuk. Natarcie prowadzone jest z 3 stron: północnej, zachodniej i południowej. Dystrykt ten oraz część prowincji Anbar to ostatnie tereny znajdujące się pod kontrolą ISIS w Iraku. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz, w Tatrach śnieg, bez opadów miejscami na północy, rano lokalnie mgła. Temperatura minimalna przeważnie od 9 do 13 stopni, na południu miejscami 7-8 stopni, w dolinach karpackich lokalnie 5.
Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz. Lokalnie możliwe burze. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Bez opadów na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 14-15 stopni na południu do 20 na północy. W Dolinach Karpackich lokalnie 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosło. Radia Maryja, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dziś polecamy naszą ojczyznę, polecamy wszystkie jej sprawy, polecamy Polaków w kraju za granicą, całą rodzinę Radia Maryja. Modlimy się o poszanowanie wartości chrześcijańskich, o obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Modlimy się za wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, za chorych, a pośród nich za ojca Jana, jego mamę Józefę, także za małą Michalinę Mirecką. Modlimy się również o szczęśliwą operację dla Wandy. Modlimy się o zdrowie dla pani Marii z recepcji Radia Maryja. Modlimy się również za zmarłych świętej pamięci Helenę Eismont z Żyrardowa, także świętej pamięci Piotra z Bielska-Białej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Z naszej perspektywy zwiastowanie to radosny moment, bo oznacza zbawienie. Tylko ufność, jaką Maryja pokładała w Bogu, pozwoliła jej przezwyciężyć wszelkie wątpliwości. Tylko ufność i nam pozwoli przezwyciężyć
wątpliwości w wierze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Modlił się Andrzej z Hanoweru. Z Panem Bogiem. Zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja rozradowała się w Bogu. Zdawała sobie sprawę, jak wiele Mu zawdzięcza. Dlatego wśród trudnych doświadczeń potrafiła wyśpiewać Mu swój hymn uwielbienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za dar połączenia. Modliła się Jolanta z Olsztyna. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W Betlejem Maryja i Józef mieli wiele powodów do niepokoju. Oznaki bliskiego porodu, brak miejsca, ludzka obojętność. Ale miłość i zaufanie do Boga najlepiej budują poczucie bezpieczeństwa. Ojcze nasz, któryś się z niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zobacz, malują łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, malują łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarę rozumiemy jako dobrowolną stratę, ale też kojarzy nam się ona z cierpieniem. Maryja rozumiała ją jako powierzenie Bogu tego, co miała najcenniejszego, oddanie w Jego opiekę najdroższego skarbu, swego pierworodnego Syna. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za modlitwę. Krystyna z Imielina. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Coroczna pielgrzymka do Jerozolimy była trudem, ale i radosnym przeżyciem wiary. W religijnym uniesieniu nieobecność Jezusa mogła ujść uwadze rodziców, przysporzyła wielkiego zmartwienia. Ale Jezus przedłożył więź z Bogiem ponad więzy rodzinne, sprawy Ojca, ponad sprawy ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego za Radio Maria i Telewizję Trwam. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz je gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Bolesław ze Zbontem Kanada z Panem Bogiem. Modlitwa świętego Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Panie, bo Tyś mnie wybawił i wróg odszedł precz. Dobroć Twa cieszy mnie. Panie mój, otrzyj łzy, ulecz ból. Zaśpiewajcie mu psalm, miłosierny nasz Pan. Jego łaska na wieki, oddajmy mu cześć. Zaśpiewajcie Pan Królem jest, niech radują się święci, zbawienie nam dał. A ja powiedziałem, zbyt pewne się stałem, że nigdy zły los nie pogrąży mnie w brok. Zlituj się mocą swą, obroń mnie. Zaśpiewajcie mu psalm, miłosierny nasz Pan. Jego łaska na wieki, oddajmy mu cześć. Zaśpiewajmy mu pieśń, bo nasz Pan Królem jest. Święci zbawienie nam dał.
Wysłuchaj mnie, Panie, pomocą bądź dla mnie, radością mnie dasz, bo Tyś Bóg mój i Pan. Będę śpiewał Ci psalm, podnij kres. Zaśpiewajcie mu psalm, miłosierny nasz Pan. Jego łaska na wieki, oddajmy mu cześć. Zaśpiewajmy mu pieśń, bo nasz Pan królem jest. Niech radują się święci, zbawienie nam dał. Zaśpiewajmy mu pieśń, bo nasz Pan królem jest. Niech radują się święci, zbawienie nam dał. Drodzy przyjaciele, kochana rodzino Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał odwiedzając Stany Zjednoczone w sierpniu 1976 roku, a więc 2 lata przed wyborem na stolicę Świętego Piotra, w ostatnim swoim wystąpieniu w sposób dramatyczny przedstawił przyszłość Kościoła i świata. Cytuję. Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Koniec cytatu. Widzimy tę konfrontację, niszczenie ducha w Europie, świecie. Chyba wszyscy widzą, jak ten antykościół niszczy tradycję, rodzinę, wiarę. Jak daleko zniszczyli wiarę w ostatnich, do niedawna jeszcze silnych krajach w Europie, Irlandii i na Malcie. W Europie zostaje jeszcze mocna Polska, ale ten antykościół ma wypróbowane metody niszczenia. Co będzie z Polską? Co będzie za kilka lat? Wielu, choć nie wszyscy, widzą, jak ten antykościół działa też w naszej ojczyźnie. Jak wiele jest jego organizacji, które są pozarządowe. Jak ma swych zwolenników w szkołach, wśród nauczycieli, na wyższych uczelniach. Choćby na ilu uczelniach jest wykładany oficjalnie gender. Jak działa przez media, telewizję, radio, internet, jak jest zorganizowany tutaj, jak jest w polityce. Czy Polska w tej sytuacji zachowa miłość do Pana Boga, Kościoła i własnej ojczyzny? Tak, jeśli będziemy mieli wielkich duchem pasterzy, nauczycieli, wychowawców. Będzie tak, jeśli na serio przyjmiemy słowa Pana Jezusa: żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa,
aby wysłał robotników na swoje żniwo. Prośmy, prośmy o liczne, święte, mądre, charyzmatyczne powołania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów Telewizji Trwam z Polski i z całego świata, a więc bez granic. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu bez granic w tej intencji. Jeśli zależy Ci na wierze w Polsce i świecie, jeśli zależy Ci, zdecyduj się na choćby parę minut w tygodniu adoracji Najświętszego Sakramentu. Choć ukryty, lecz prawdziwy, sam Pan Jezus. Zdecyduj się w tej intencji. Jeśli jesteś chory, czy nie masz możliwości być fizycznie przed Najświętszym Sakramentem, to czyń to, przenosząc się duchowo przed Najświętszy wystawiony sakrament. Zapraszamy. Daj znać o tym, jaki czas wybierasz na tę adorację. Daj znać do naszego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji pod numer telefonu 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247 lub mailowo sanktuarium@radiomaria.pl. sanktuarium@radiomaria.pl. Możesz też napisać do Radia Maryja, Toruń, ulica Żwirki i Wigury 80, z napisem na kopercie Adoracja bez granic. I jeszcze jedno. Sprawdź, czy jesteś już na liście. Po paru dniach od podania tego terminu sprawdź, czy jesteś na liście Adoracja bez granic na portalu radiomaria.pl. Bóg zapłać za czynienie wszystkiego, by Polska była katolicka, byśmy ducha nie stracili, Pana Boga, byśmy nie stracili i miłości do Kościoła i Ojczyzny. Czeka na Polskę Europa i świat. Także Radio Conchita, wycia nie będzie. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, którzy nawiedzili Jasnogórskie Wzgórze. Zapraszamy do pozostania razem z nami. Już za moment na antenie telewizji Trwam informacje dnia, a o 21.30 w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Szanowni Państwo, chcemy teraz bardzo serdecznie podziękować ofiarodawcom, którzy wspierają Radio Maryja i dzieła przy Radiu Wyrosłe. Przede wszystkim modlitwą, a także darem serca, darem materialnym. Dziękujemy i chcemy zauważyć w tym momencie w sposób szczególny mieszkańców Dobrej, a są to m.in. Pani Janina Lach, Pani Maria Fudale, Pani Maria Mirek, Pani Maria Krawiec, Pani Barbara Stokłosa, Pani Anna Sekuła, Pani Maria Chochu, Pani Helena Biel, Pani Anna Jordan, Pan Stanisław Mycek, Pani Zofia Kurek, Pani Janina Gołąb, Pani Ludwika Giza, Pani Zofia Druszcz, Pani Zofia Wątor z miejscowości Gruszowiec, Pani Anna Przybytek, Pani Elżbieta Gałęza, Pani Helena Bubacz, a także Państwo Anna i Ludwik Jutkowie z miejscowości Porąbka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście polecamy Państwa naszym modlitwom. No i wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja, zachęcamy do systematycznej pomocy i wsparcia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Moj, zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat prawa rodzicielskie, a przymus szczepienia w Polsce.
W naszym studiu goście pani Małgorzata Dźwigowska-Bąkowska, założycielka i członek stowarzyszenia Stop NOP z Poznania. Witam. Szczęść Boże pani. Drugą niewiastą jest pani Joanna Wąsik, pani mecenas, adwokat z zakresu prawa rodzinnego. Witam panią. Szczęść Boże. I dr Bartłomiej Grysa, redaktor katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Witamy pana. Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo dziękujemy za pierwszą część spotkania. Byliśmy w studiu telewizji Trwam, ale też nasi słuchacze słuchali nas, włączali się, tak widzowie, jak i słuchacze. Temat, można powiedzieć, no nie bez powodu. Dziś spotykamy się, ponieważ w ostatnim czasie szczepienia to bardzo gorący, niektórzy może nawet mówią kontrowersyjny temat, chociażby sprawa zabrania przez rodziców swojego dziecka, noworodka ze szpitala w Białogardzie. Pewnie sprawa jest znana i do niej też przejdziemy. Jak państwo podchodzą do szczepień? Bo nieraz się może tak w stowarzyszeniu Stop NOP nawet przykleja taką może etykietę, czy rodzicom, którzy nie chcą zaszczepić swoich dzieci, a mają jakieś racje antyszczepionkowcy. No i pytanie, czy jest możliwa debata, czy